No dobra, teraz to pobawimy się sobie w wywracaniu deków do góry nogami, a raczej ich mieleniu. Tak, nowy Great Tusk z atakiem Lamp Collapse może wywalić cztery karty, pod warunkiem, że użyjemy którejś z Enshrined Supporterów, takich jak Sada's Vitality, czy na przykład Explorer Guidelines. No i żeby też przywrócić jakimś cudem tych supporterów, będziemy używali oczywiście Palpada. No do kontrola jeszcze mamy takie cuda jak Eri, która dyskarduje dwa itemy z ręki. Pidgeot, żebyśmy oczywiście nasz deck tak szybko się nie skończył. Mimikyu do kontrolowania. No i Roaring Moon, żebyśmy mieli czymś tam do atakowania. No oczywiście klasyki. Nest Ball i Artazory do rozłożenia się. Pokegiri do szukania supporterów, Earthen Vessel do szukania energii, no i potem dyskardowania Colsint Karten. Countercatcher będzie być ciągle do tyłu, więc tutaj nie ma żadnego bossa, to są tylko countercatchery, o ile nam się nie skończą. No do bossowania. Super Oldy do wtasowywania, Tretki do szukania zgub, no lub też dyskardowania niechcianych rzeczy. Heavy Ball i w razie czego jakby się coś ukryło, no tutaj jest Prime Catcher, ale można też Hero Cape'a w sumie użyć. Jeden key w sumie tak naprawdę, żeby zeswitchować Ancient Booster Capsule do właśnie dodawania sobie żyćka i uodparniania się na kondykcję. Bravery Charm również robi to samo, 50 dodatkowego HP. No i mamy energię takie jak Double Turbo Energy, po to żebyśmy mogli właśnie od razu zaatakować kolapsem. No, mamy tu też cztery walczące, cztery mroczne, no i dwie jetki, żebyśmy mogli się switchować. No to lecimy z koksem. No dobra, na co gramy? Komu wywalamy deck? No komu? No fajny ten Devil Beard. No cóż, ja tylko... komu wylewamy deck? Komu? Aha, idziemy pierwsi. Dobra, will you go first? Dobra. No niedobrze, powiem. Generalnie źle, ale i tak. Mimikyu. Aha, Future Box, dobra. Soda. W razie to by się bardziej przydało. Czy mogę podepnąć energię i... To nie ma, no. Znaczy, zrobimy jeszcze Vanishing Wings. No tutaj nie ma enchantów, a to nie działa na to, więc oddajmy turę. Czy może się okazać, że to byłby chyba największy błąd? Bo właśnie widzę, że ten deck się zaczyna rozkręcać. Ten Future Box. Nie wiem, coraz lepszy ten Future Box. Musimy go ogarnąć. No nie, chyba jednak będzie nokaucik. No nie. Chyba będzie nokaucik. Aj, będzie. No niedobrze. Chyba będzie nokaucik. O tak, oczywiście, że będzie nokaucik. Co byście myśleli, że nie? Że nie? Oczywiście, że będzie. No jasne, że będzie. Co byście myśleli, że nie będzie? No, przeciwnik się rozkręcił jednak. Myślałem, że Mimikyu wystarczy, okazuje się, że nie wystarczył jednak. No dobra. Pierwsza gra była mega nieudana. Czy w drugiej grze się mi się uda?
Chyba zaraz rozbiorę tego Mieldeka, bo miałam się, wiecie, miała być beka i tak dalej, bo to się okazuje, że... Czy to w moich łapach się nie rozkręca, czy to wymaga jakichś zmian? Tym razem możemy. Nie chcę tym razem startować. Nie, czy to widać? Teraz może tym razem będzie dobra ręka, tak? No, kurwa, w końcu, no wiem, że Great Task miał. Ale weźmiemy sobie tego mielnicznika. Aha, Raging Bolt, tak? Raging Bolt! Ale jaki to jest Raging Bolt, tak swoją drogą, bo... Wiecie już... No chyba to jest ten klasyczny Raging Bolt z tym Sandy Shockiem, widzę... Ha! No to jest ten Guilty Axe. To jest jakiś turbo wersja, o Jezus. No, Greninja, wszystko by się zgadzało w sumie. No tego dekautu to mi się nie uda zrobić. Okej, okay, no tak dużo wywalił tych kart, więc można by to wykorzystać. Już? Może Greninja? Dobra, jestem. No dobra. To weźmiemy sobie tego Greninja. Aha, dobra, zajebiście. Dajmy sobie Bravery czarne i zagrajmy sobie Sadę, tak? Jakaś energia wydropi. No i robimy sobie solidny dekaucik. No ale ja nie mam teraz czym dekautować, lol. Może mi pozbędzie się Bravery Charma, to będzie dupa. Tu się pojawia pan Sandy Shock. No i kurwa, oczywiście, kurwa, że... odkurzacz będzie. No co byście myśleli? Że nie będzie? Znaczy sam fakt, że... ten dek się kurczy. Oczywiście, że będzie odkurzacz, co byście myśleli, że nie będzie? Też po moim Great Tasku w sumie. Znaczy większość deku już tak już wywalił, więc... może coś z tego wyjdzie. Nie mam pewności. To no, ale do widzenia, no. Oczywiście, że miał odkurzacz. Czy... no co jest Prime Catcher, a nie wiem, czy ten Cape nie byłby bardziej... praktyczniejszy. Chociaż to jest w tej sytuacji... no to właściwie zagrać coś XP Guidelines. Czy jest tu... no jest Nest Ball. Czy
No będziemy by tak potrzebowali tego Counter Catchera. Po kolejnego tego mieluszka. No tutaj weźmy, powiedzmy, Squawka. Tam będzie Eri? No ma Eri, spróbujemy, ale wtedy no... A weźmy też Sadę. No i wyrzucimy trochę kart. No teraz to się rozkręca, tylko to trochę zajmuje faktycznie, no. Też chyba może być tu duży problem taki, że po prostu też ludzie też przewidzieli, jak działa ten Great Task. Znaczy jest, jeszcze się zastanawiam. Jak chcę się pozbyć. Być tu solidny deckout, no to... Znaczy i tak już potracił niemało kontentu w sumie tak naprawdę. No, a i też niestety, no wiecie. A, oponent się poddał w sumie. No ale zagramy jeszcze jedną grę, no bo w sumie tamta pierwsza to była taka ciulata była. No dobra, na co tym razem zagramy, no? Czyli ten deck ma taki moment, że się nie rozkręca w sumie. A, już jest ponad o tym, że jak się jest pierwszym, no to już w ogóle... Tak jakby przy kiepskim rozłożeniu. A jak oponent z tym razem wybierze? Czy ja zacznę jeszcze? No oczywiście, że... Zaczniemy. Ale czy będzie tym razem... No to są chyba jakieś żarty. No powiedzcie, że to są żarty. No ten Kainzlice by mnie uratował. Czy przynajmniej jest, zaczynamy z Greninczy. O, tak. Oczywiście gramy Mirrora. Bo czemu by nie? Ale dobra, mamy tretki. Weźmiemy Altazor, by się... No, Altazor się przyda. W sumie i tak musimy go zagrać. Po naszego. Czyli będzie szansa na to, że mi... Aha. A czy to później jest tutaj? No to zagramy, no. A tak, mamy tu chyba, jak na razie zaczynamy z mieluszkiem na... Jechu. Czy wiadomo, to raczej będzie bitwa, która wyjebie komu deck. Challenge! No też widzę, przeciwnik skorzysta. No tak, to jest mielek, widzę. No, czyli mamy Mirrora. Lepiej być już nie może. Ale też widać, że też ten build trochę się zmienił, bo tu jest nowszy build. Mamy tu gramy jakimś starszym buildem, japońskim, wiecie. Japończycy mają tak, wiecie, inne trochę podejście do tych... No tak, niestety nasz Pidgeot jest w prize'ach, więc... O, no nie, wędka poszła się jebać. Aż zrobi jakiegoś... Mielcio-mielcio? Ja się nie zapowiada się na to, żeby było jakieś mielcio-mielcio w sumie. No! No dobra, mamy jeszcze jednego Dreytaska. Double Turbo Energy. No i zagramy sobie Sadę. No temu to, temu to. Tu sobie jeszcze zrobimy klasyczny retreat. I Altazor. No powiedzmy.
No i jak na razie zrobię sobie... Miela! Przemieniłem trochę, też mu przemieniłem rudam. A czy przeciwnik chyba się nie może rozkręcić, czy jak? Znaczy jest jeszcze atak, no widzę, że się nie może rozkręcić. To my sobie tak, dobra. No i zagramy sobie Explorer Geisa. Heavy Ball na pewno będzie mi tu przydatny, bo widzę, co tu się schowało. Czy Prank Catcher jest mi potrzebny? Arten Vesa też, no powiedz, że kolejny dla samego faktu zużycia, tak? Znaczy i tak potem zrobimy sobie taką... Palpada. Zagramy wspomnianego Heavy Balla i zobaczymy, co jest. Aha. Pichot jest, tak? Ciekawe. Mamy jeszcze jeden Great Task oraz... No, tutaj sobie poza... No nie ma, ciekawe. Znaczy możemy chyba... Dobra, robimy... Znaczy ja zrobię sobie te Calls and Kurt na nie turbo, a ten na tym Darku. No i miel. No przemieliłem chyba z 3 sady oraz 2 sady oraz Prime Catchera, z czego co widzę, czyli chcę, że to jest jeszcze też ten podobny build. Palpat. No ale sady wrócą, więc no to się chroni. No, ale chyba z czego co widzę, nie można dobrać energii. Sada. Co to może powiedzmy? A, jeszcze mamy, też mam kapsułkę, spokojnie. Znaczy, jak jeszcze użyłam sody, no to będziemy no tak próbowali zmielić. O, Pichota zmielony! O, Pichot! Poszedł się jebać. ale widzę, że chyba mi się skończy tak, więc... Aha. Znowu użyjemy Palpada, by w tech supportem wtasować. Tretki możemy użyć? Nie będzie mi to potrzebne w sumie. Ale też swoje syny też wiecznie nie mogę. Zrób sobie Greninja. Też nie mogę wiecznie używać. A czyli zrobimy inaczej. Po prostu... Czy jeszcze tutaj zrobię jeszcze raz kolapsa, a potem... No, w sumie później to sobie... No, to jest nawet jeszcze jeden dysk. A powiem tak, że dużo poszło rzeczy. Jetka poszło. No, jeszcze jeden Ancient Dogs. No i dupa. Tu się zgliczowało akurat, ale... Czyli też nie chcę, żeby mi się deck skończył. Dobra, no to energia, double turbo. Co zaatakujemy normalnie po prostu. No to też wiecie, ten mirror jest widzę męczący, powiem tak. No, zresztą przeciwnik ma dużo pecha. Znaczy mamy palpada, ale palpady też mi się prędzej czy mniej skończą. No i co teraz?
No, mogę co eksplorować. No, znaczy, użyję palpada. Zagram palpada, żeby to jakoś. Żeby to się tak nie wyjebało. W trzy dupy mogę zagrać jego eksplorera, ale. Tak jak mówię, tutaj. Że i tak wszystko już jest naładowane, no. No i heavy ball. Countercatcher, dobra. Zrobi se countercatcher na pewno Mimikyu. No sobie raz już pożałowałem. Co, zmieni mi jednego? No dobra, będziemy mieli, będzie. Dek mi wiebie, spoko. To jest YOLO, bo... Ale też chyba przez to, że on nie... No i pyk! No świetnie. Już ja sam, nie? Ojojo. O, Dark Energia, zajebiście. No to ja sobie tutaj użyję Sady. Znaczy nie, zrobimy inaczej. Prime Catcher na... Sady? No co wiecie, co to skończy się wyjebaniem deku. Ale... Ale tak... Właśnie to jest to najgorsze, jak jest mirror. Właśnie przez to, że nie mam miejsca na tego... Great Aska to już w ogóle... No oczywiście, że nie ma z tych. Nie no, przegrywamy, tak? No ja mogę powiedzieć, że ja przegrywam, bo... Dobra, przegram. No dobra, przegramy. To ja jestem pewna, że my przegramy. Bo też gdyby nie fakt, że nie wiedziałem, że miałem jednak Pidgeota. A Pidgeot tu byłby ważny. No tutaj popełniłam misplaya, bo zajebałam ławkę po prostu. I to jest duży problem. No właśnie. Właśnie to jest ten... Chyba popełniłam misplaya i dlatego też nie wyszło. Ale przynajmniej to jest bekowy deck w sumie, więc na dziś wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.